Ja już się mogę, widzowie z tej strony Kebus. E, dzisiaj znajdujemy się na przeglądarce. A to dlatego pewnie jak widzicie po tytule, e, zarobiłem sobie generalnie. To było strasznie przypadkowe, od razu to mówię. E, dlaczego? No już tłumaczę. Generalnie kupiłem sobie parę skrzyniek, a raczej 20. A to ja mówię od razu, to nie jest jakiś super zarobek, e, bo zalegały mi gdzieś tam pieniądze, zostały mi jakieś grosze. E, więc stwierdziłem, że za te grosze sobie kupię gdzieś tam skrzynie załamania. Ja większość swoich inwestycji mam w magazynach, ewentualnie klacze trzymam po prostu tutaj. E, no i stwierdziłem, że sobie dobra, kupię sobie te skrzynie załamania za jakieś tam grosze, bo była to najtańsza skrzynka, mówię dobra, najwyżej sobie ja na long terma podtrzymam i będą sobie leżeć. A tu miłe zaskoczenie i mocny wystrzał w skrzyni załamania. Widzu, poczekaj chwilę, bo tutaj właśnie leży darmowe 10 euro. Wystarczy, że wejdziesz na stronkę GamerPay z mojego reflinku w opisie, 35 euro doładowanych, to jest 10 euro dla ciebie, totalnie darmowych. Więc jeżeli chcesz sobie kupić jakiegoś skinka w okazyjnej cenie, tak jak właśnie ja na ekranie No to mega polecam stronkę GamerPay Szybko, legitnie i wszystko ładnie działa Także jeżeli chcecie sobie sprawić nowego skina Wpłaccie to na GamerPaya, a przy okazji zgarniecie sobie jeszcze 10 eurasków Link w opisie e, Także to pokazuje, że na skrzynkach jest bardzo łatwo zarobić I e, ja nawet nie chcąc zarobić, na tych skrzynkach zarobiłem, <tłukasz> także e, Także jest naprawdę ciekawa opcja Obecnie są za 0,78 Bajordary od 077, e, więc ja nawet na tym 077 mogę sprzedać. Poplątałem się na 077, mogę je sprzedać, aczkolwiek ja sobie poczekam jeszcze chwilę, bo wydaje mi się, że ona dzisiaj spikuje po prostu w, w sensie jutro e, w jakichś normalniejszych godzinach. Także zobaczymy, czy, czy tak rzeczywiście się stanie. E, no i miejmy nadzieję, że tak rzeczywiście będzie. E, no, generalnie całkiem ciekawa sytuacja. Ja sobie je powystawiam niedługo. E, no i tak chciałem Wam w sumie powiedzieć, że e, to jest całkiem całkiem proste, jeżeli ktoś nie wie w co inwestować inwestujcie sobie w skrzynki e, tylko nie kupujcie też jakichś głupich skrzynek ja mówię od razu, to mimo, że to było dosyć spontaniczne, to nie było to najgłupsze wyjście, uwierzcie mi, że są o wiele głupsze inwestycje typu e, Dream and Nightmares, czy kupienie Recoil Case'a, dla nas jako inwestorów jest to oczywiste, ale nie dla wszystkich, więc wolałem o tym wspomnieć, e, także tak o no sobie zarobiłem e, i, i jest fajnie, także m, to chyba tyle dzięki za oglądanie, trzymajcie się, cześć